Z nami Damian Kiwior po zwycięskiej walce w Rzeszowie. Damian, no kapitalna walka moim zdaniem, ale mówisz, że nie jesteś do końca zadowolony. No na pewno, ja mierzę wysoko i chcę doskonalić się. Wiadomo, już dużo lepiej z moim balansem, nie przyjmuję tak dużo ciosów dzięki trenerowi Łapinowi. Skupiłem się na tym balansie, na tej ruchliwości, ale mimo wszystko jeszcze są braki w tym dokręcaniu, żeby dokręcać te ciosy, rzucać. No i wierzę w to, że już niebawem będzie widać efekt tego, naszej współpracy. Ja w pierwszej rundzie widziałem, że rywal coś tam próbował robić, ale bardzo mądrze zaboksowałeś, wszystkie jego ciosy spadały na twój blok. W kolejnych rundach miałem takie wrażenie, że jesteś bardzo blisko nokautu, bo kilka tych prawych sierpowych tam weszło, on się zaczął chwiać, znokautować się nie udało. Dlaczego? Tak, na pewno po pierwszej rundzie on już lekkie zwątpienie w jego oczach widziałem, że dużo ciosu mu nie wychodzi, dużo popełnia błędów, dużo przyjmuje. No i tracił tą koncepcję, ja mu rozbijałem, dużo ciosów trafiałem po tych dołach, czułem to. Dlaczego się nie udało znokautować? Kurczę, na pewno był twardy, to trzeba mu przyznać. Ale też może za bardzo chciałem, jeszcze nie mam tego dokręcenia. Tam cały czas z trenerem Łapinem to szkolimy, żebym dokręcał te ciosy, rzucał i pomalutku zaczyna to wychodzić. Trener Łapin jest obecnie uważany za jednego z najlepszych, albo jak nie najlepszego trenera w Polsce. Jak ty widziałeś jego wskazówki w narożniku? Ile to dla ciebie w ogóle znaczyło? Nie będę się podlizywał, no ale jest najlepszym trenerem. Jest najlepszym trenerem, bo naprawdę tak potrafi do głowy wejść, fajnie czyta walkę. W narożniku czuć po prostu ten spokój. Siadłem do narożnika, uspokaja, nie ma takiej we mnie, wiadomo, nie ma tego chaosu, tylko spokój, cały czas konsekwentnie i fajnie zaczyna to wyglądać. Dużo pracy przed nami, bo dopiero tak naprawdę to jest początek. 5-6 tygodni dopiero razem współpracujemy, prawie 2 miesiące, prawie 8 tygodni, więc to jest krótki okres tak naprawdę, ale już pomalutku zaczynam widzieć efekt. Kiedy zobaczymy kolejny raz Damiana Kiwiora w ringu? To nie do mnie pytanie, ja bym mógł jak najszybciej. Wiem, że kilka gali jeszcze knockout ma w tym roku, więc trzeba o to pytać promotora tak naprawdę, pana Andrzeja Wasilewskiego. Dobra, dziękujemy Damian. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. I chciałbym podziękować tak naprawdę wszystkim ludziom, którzy mnie wspierają. Wszystkich, którzy dokładają cegiełkę do mojej kariery, rodzinie, kuzynowi Łukaszowi, mojej dziewczynie, moim rodzicom, rodzeństwu wszystkim.